Mamy daną funkcję g, określoną wzorem g od x równa się ułamek w liczniku 2x minus 1 w mianowniku x plus 3. To jest funkcja wymierna, jej dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste różne od minus 3, tak żeby mianownik się nie zerował. I naszym zadaniem jest znalezienie funkcji odwrotnej do funkcji g, czyli jak wygląda funkcja g do minus 1 od x. No i zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. No dobrze, to teraz może przypomnimy, jak to jest z tymi funkcjami odwrotnymi. Otóż no, funkcja to są dwa zbiory, czy funkcja, czy też odwzorowanie ogólnie, prawda? To mamy dwa zbiory. Jeden zbiór się nazywa dziedziną, czyli to jest dziedzina. Drugi zbiór się nazywa przeciwdziedziną. No i funkcja każdemu elementowi z dziedziny przypisuje pewien element z przeciwdziedziny. Tak? Czyli tu jest taka strzałeczka, czyli tu jest x, to jest nasza funkcja g, a tu jest g od x. Teraz, jeżeli funkcja ma być odwracana, jeżeli ma być odwrotną, to przeciwdziedzina to musi być zbiór wartości. To samo co zbiór wartości. Zbiór wartości g, albo inaczej obraz, to jest też synonim obraz funkcji g. No dobrze, czyli jeżeli ta funkcja ma taką własność, no to co robi funkcja odwrotna? Otóż funkcja odwrotna, no to bierze pewien element z obrazu, ze zbioru wartości i każdy z nich wtedy jest g od x, no i wtedy przypisuje mu z powrotem ten x, no którego ten punkt był obrazem. Prawda? No i teraz jak znaleźć tę funkcję odwrotną? Ano, jeżeli mamy dany wzór na funkcję g, to prawda, możemy to nazwać sobie y, czyli mamy x, mamy y. Prawda? Funkcja g mówi weź x i przypisz mu y wedle tego przepisu. No, jak chcemy znaleźć funkcję odwrotną, to mamy dany y, czyli mamy dane to, chcemy znaleźć x. To znaczy co? No, musimy rozwiązać to równanie względem x, czyli chcemy rozwiązać równanie y równa się 2x minus 1 przez x plus 3. Chcemy to równanie rozwiązać względem x. No, ktoś może powiedzieć, no dobrze, jaka jest przeciwdziedzina tej naszej funkcji g, czy ona w ogóle jest odwracalna, jaki jest jej obraz? Czy jest spełniony ten warunek, że przeciwdziedzina jest równa obrazowi? No, przeciwdziedzina to jest trochę takie coś, co można troszeczkę zmieniać właściwie, bo jeżeli g, prawda, omija pewne elementy z przeciwdziedziny, czyli są elementy z przeciwdziedziny, które nie są w obrazie, to można je jakby pominąć. No, to było jakoś tłumaczone w innym filmie dokładnie o funkcjach odwracalnych, odwzorowaniach. No, w naszym przykładzie po prostu znajdziemy tę przeciwdziedzinę, ten obraz funkcji, jaki jest obraz tej funkcji, no to będą te y, dla których możemy znaleźć taki x, prawda? Obraz to są te elementy y, które są postaci g od x. Czyli jeżeli potrafimy z tego równania znaleźć x, no to dla tych y dostaniemy automatycznie, czym jest obraz tej naszej funkcji g i jednocześnie dziedzina funkcji odwrotnej, prawda? Dziedziną funkcji odwrotnej jest obraz, czy też zbiór wartości funkcji g. No dobrze, czyli musimy rozwiązać to równanie względem x. No na początku możemy pomnożyć przez x plus 3 obie strony, czyli mamy y razy x plus 3, to jest 2x minus 1. Dobrze, teraz chcemy wyliczyć z tego x, prawda? Czyli tutaj sobie wymnożymy ten nawias, czyli mamy y x plus 3y równa się 2x minus 1. Przypominam nadal, naszym celem jest znalezienie x, czyli co, wyrazy z x na jedną stronę, pozostałe wyrazy na drugą, czyli może tak, czyli do obu stron odejmujemy 2x od obu stron, no to będziemy mieli po lewej stronie, będziemy mieli, może tak napiszę, x, y minus 2x plus 3y, a po prawej będzie minus 1, prawda? Zostanie nam minus 1. No i co, i teraz jeszcze chcemy ten y przerzucić na prawo, czyli jeszcze musimy odjąć od obu stron 3y. I wtedy zostaniemy po lewej stronie z x, y minus 2x równa się minus 1 minus 3y.
Teraz x możemy tutaj wyłączyć przed nawias, czyli mamy x razy y minus 2 równa się minus 1 minus 3y. No i co? I teraz, żeby policzyć x, no to musimy podzielić przez y minus 2. No ale co? Kiedy tak możemy zrobić? No jeżeli y minus 2 nie jest 0. Prawda? Jeżeli y minus 2 jest 0, czyli jeżeli y jest równe 2, no to po lewej stronie mamy 0, a po prawej mamy no, minus 1, minus 6, minus 7, czyli to jest równanie sprzeczne. Czyli na pewno jak y jest równe 2, to to równanie nie ma rozwiązania. Czyli widzimy, że no, y równe 2 nie ma takiego x. Wobec tego obraz składa się z wszystkich y różnych od 2. Prawda? No, a pozostałe, dla y, jeżeli y nie jest równe 2, to to równanie możemy rozwiązać, to znaczy możemy znaleźć taki x, który jest y, czyli y różne od 2 musimy sobie założyć. No i wobec tego możemy obie strony tego równania podzielić przez y minus 2, więc może przejdę tutaj. Wtedy x równa się minus 1 minus 3y podzielone przez y minus 2. No i to jest funkcja odwrotna, prawda? Mając y, znaleźliśmy x. Widzimy, jak x zależy od y tutaj, czyli to jest g do minus pierwszej od y równa się minus 1 minus 3y przez y minus 2. No, dla y różnego od 2. Czyli dziedziną tej funkcji odwrotnej są wszystkie liczby rzeczywiste różne od 2. No, jeżeli popatrzymy jeszcze tutaj, no, pytali nas, jak wygląda g do minus pierwszej od x. No, ale to, prawda, to nie ma znaczenia, jak się nazywa argument funkcji. Prawda? Czy on się nazywa x, czy on się nazywa y, to jest wszystko jedno. Nazwa tego argumentu jest po prostu taką etykietką, prawda, która występuje tutaj. Jakoś ten argument musimy nazwać, dlatego że po prawej stronie tej równości definiującej funkcję no jest procedura, wzór, jak obliczyć wartość funkcji dla danej wartości argumentu. Wobec tego ten argument może się nazywać y, może się nazywać x, z, k, a, wszystko jedno. I może się również nazywać naszą ulubioną nazwą dla argumentu funkcji, czyli x. Wobec tego możemy napisać g do minus pierwszej od x równa się minus 1 minus 3x podzielone przez x minus 2. No i dziedziną tej funkcji są wszystkie liczby x różne od 2. I jednocześnie wiemy teraz, że to jest obraz. No, przypomnę jeszcze raz. Obraz tej naszej funkcji to są te y, dla których x istnieje. No i widzimy, że rozwiązując to równanie, widzimy, że takie x możemy z tego równania znaleźć dla wszystkich y różnych od 2. Czyli jeżeli y jest równe 2, to to równanie, to nasze równanie nie ma rozwiązania, zatem takie x nie istnieje. Czyli przeciwdziedziną, czy też obrazem naszej funkcji g wiemy, że to są wszystkie liczby różne od 2. I jednocześnie jest to dziedzina funkcji odwrotnej, czyli nasza funkcja odwrotna, jej dziedziną są wszystkie liczby różne od 2, obrazem są wszystkie liczby różne od minus 3, no i wzór g do minus pierwszej od x to jest minus 1 minus 3x podzielone przez x minus 2. No i na zakończenie może każdy może sobie sprawdzić, że wtedy, jeżeli x jest różne od 2, no można jeszcze sprawdzić, prawda, to wtedy g do minus pierwszej od x równa się x, a z kolei jeżeli x jest różne od minus 3, to g do minus pierwszej od g od x też jest równe x dla każdego x, prawda? Czyli te funkcje są wzajemnie odwrotne.